Mąż i żona, Chrystus i Kościół. Jako opisana relacja w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale. Przyjrzawszy się światłom rozjaśniającym sklepienie niebios, zwróćmy się ku niższym sferom stworzenia. Zgodnie z zarządzeniem Bożym, morze i ziemia roić się miały od wszelkiego rodzaju istot żywych. Tym samym dochodzimy do miejsca, jakie Bóg przeznaczył człowiekowi jako stojącemu ponad wszelkim dziełem wychodzącym z rąk Boga. Gdy już wszystko zostało uporządkowane i znalazło się na swoim miejscu, zgodnie z jego myślą, stworzenie potrzebowało głowy. I to czytamy właśnie w pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział od 26 do 28 wersetu. Uczynimy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. To czytamy właśnie w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział od 26 do 28 wersetu. Warto zwrócić uwagę na występujące po sobie charakterystyczne wyrażenia stworzył go i stworzył ich. To prawda, dopiero w kolejnym, następnym rozdziale znajdujemy szczegółową relację stworzenia kobiety, niemniej jednak już tu, w pierwszym rozdziale widzimy, jak Bóg ich błogosławi. Błogosławi, dając im wspólne miejsce w sprawowaniu rządów nad ziemią. Wszelkie niższe szczeble stworzenia zostają poddane ich zjednoczonemu panowaniu. Ewa otrzymała w Adamie wszystkie swoje błogosławieństwa oraz wysoką godność, chociaż patrząc z chronologicznego punktu widzenia, w scenie, jaką oglądamy w pierwszym rozdziale, nie została jeszcze powołana do bytu, to jednak w zamyśle Boga była już wtedy postrzegana jako nieodłączna część mężczyzny. Płód ciała mego widziały oczy Twoje, w księgi Twoje wszystkie członki moje wpisane są. I dni, w których kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Tak świadczy nam Księga Psalmów, 139 rozdział, werset 16. Dokładnie tak samo ma się sprawa z Kościołem, oblubienicą, zgromadzeniem. Kościołem albo zgromadzeniem Bożym, który jest oblubienicą drugiego człowieka. To jest Jezusa Chrystusa, o czym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15. Już od wieczności widziana była w Chrystusie, Jego głowie. Jak czytamy w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Zanim jeszcze którykolwiek z członków zgromadzenia urodził się,
Bóg przeznaczył już każdego z nich, by stał się podobny do obrazu Jego Syna, bo tak świadczy nam list do Rzymian, 8 rozdział, 29 werset. Zgodnie z planami Boga, Kościół jest nieodzowny jako dopełnienie tego człowieka, tajemnicy. Dlatego też jest powołany, aby być pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia, jak to nam świadczy list do Efezjan, rozdział 1, werset 33. Cóż za cudowny, niedościgle wzniosły tytuł. Zawiera w sobie niepojętą godność, znaczenie i chwałę Kościoła. Dalece rozpowszechniona jest skłonność, by za jedyny cel odkupienia postrzegać błogosławieństwo, pewność oraz bezpieczeństwo, jakie stają się osobistym udziałem każdego nawróconego człowieka. Jakże ograniczone i niepełne jest takie wyobrażenie o zbawieniu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że każdy z nas został postawiony z osobna na pewnym, niezachwianym gruncie. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie. Niemniej jednak jest to najmniej znaczący aspekt odkupienia, gdyż chwała samego Chrystusa oraz egzystencja Kościoła stanowią Jego nieodrodną część, a jest to fakt dalece wznioślejszy, jeżeli zapewnienia Pisma Świętego uprawniają mnie, abym postrzegał siebie jako cząstkę czegoś, czego nieodzownie potrzebuje Chrystus i bez czego nie może się obejść, to z pewnością nie powinienem ani chwili dłużej wątpić w zaspokojenie wszelkich moich osobistych potrzeb odnośnie do wieczności i czasu teraźniejszego. A czyż Kościół nie jest niezbędny dla Chrystusa? Bez wątpienia. Sam Bóg powiedział: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Oraz, bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Tak uczy nas pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział od 8 do 12 wersetu. Tak jak bez Ewy stworzenie miałoby niewypełnioną lukę, tak też bez Kościoła, czyli oblubienicy Chrystusa, istniałaby luka w nowym stworzeniu. Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu, w jaki sposób Ewa została powołana do bytu. Musimy przy tym wybiec nieco w przód i sięgnąć do kolejnego rozdziału drugiego pierwszej Księgi Mojżeszowej. W całym stworzeniu nie znaleziono odpowiedniej pomocy dla Adama. Bóg musiał zesłać na niego głęboki sen i dopiero wtedy z jego własnego ciała, z niego samego została utworzona odpowiednia dla niego towarzyszka, która miała dzielić jego błogosławieństwa i wraz z nim sprawować rządy. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek:
ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Tutaj mamy wyraźnie zaznaczone, że hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako ukształtował, oddane jest Septuagincie słowem okodomesen. Ciekawym jest fakt, że użyte w liście do Efezjan 2:20 i 22 słowo zbudowany odnoszące się do kościoła jest tłumaczeniem tego samego greckiego wyrazu. Jeśli tedy rozważamy Adama i Ewę jako obraz Chrystusa i Kościoła, na co samo Pismo Święte daje nam przyzwolenie, zauważymy, że śmierć Chrystusa, zobrazowana w śnie Adama, musiała być faktem dokonanym, zanim powstał Kościół. Choć w zamyśle Bożym istniał już od wieczności i wybrany był przed założeniem świata. Istnieje wielka różnica pomiędzy zakrytym od wieków planem Boga, a jego objawieniem oraz wypełnieniem. Zanim zamysł Boga odnośnie do Kościoła mógł zostać urzeczywistniony, jego Syn musiał zostać odrzucony i ukrzyżowany. Musiał również zająć ponownie swe miejsce w niebiańskiej chwale i zesłać Ducha Świętego, by ochrzcił wszystkich wierzących w to jedno duchowe ciało. Nie oznacza to oczywiście wcale, że dusze pojedynczych wierzących nie zostały ożywione z ich martwego w grzechach i upadkach stanu i zbawione jeszcze przed śmiercią Chrystusa. Z pewnością takie przypadki miały miejsce. Adam i wiele tysięcy innych wierzących Starego Testamentu, żyjących po nim, zostali zbawieni przez wiarę na podstawie ofiary Chrystusa, stanowiącej jedyną podstawę przebłagania grzechów. Stanowiącej jedyną podstawę przebłagania grzechów i pokoju z Bogiem. Choć wówczas ofiara ta nie była jeszcze wcale dokonana. Niemniej jednak nie powinniśmy nigdy zapominać, że zbawienie pojedynczych dusz, a utworzenie Kościoła przez Ducha Świętego to jeszcze dwie zupełnie oddzielne, odrębne rzeczy. Niestety, różnicy tej nie poświęca się wystarczająco uwagi i nawet tam, gdzie broni się jej doktrynalnie, broni się jej w doktrynie, można znaleźć w praktyce jedynie niewiele rezultatów wynikających ze zrozumienia tej bardzo ważnej i zasadniczej prawdy. Niepowtarzalne miejsce Kościoła, jego stanowisko, jego absolutnie szczególna relacja z drugim człowiekiem z nieba, czyli Chrystusem, z drugim człowiekiem z nieba, jego wyjątkowe przywileje i nadana mu godność, wszystko to, gdyby tylko zostało właściwie zrozumiane i przyjęte dzięki mocy Ducha Świętego przez jego członków, przyniosłoby z pewnością obfity, miły owoc, o czym mówi m.in. list do Efezjan, 5 rozdział, wersety 23-32. Rozważając roztaczający się przed nami tutaj w tekście pierwszej Księgi Mojżeszowej obraz, możemy wyobrazić sobie choć trochę, jakie konsekwencje przyniosłoby ze sobą właściwe zrozumienie stanowiska Kościoła, zgromadzenia. Ileż miłości winna była Ewa Adamowi, jakiej bliskości zażywała, jakże zażyła była ich społeczność, jakiż przywilej posiadała, mogąc uczestniczyć we wszystkich przemyśleniach i mogąc znać wszystkie myśli tego, który jako głowa postawiony był nad całym stworzeniem. W całej jej godności, w całej swej godności, wspaniałości i chwale stanowiła razem z nim nierozerwalną jedność.
On nie panował nad nią, lecz z nią. On sam był panem całego stworzenia, a ona była z nim jedno. W nim widziana i w nim pobłogosławiona. To ze względu na niego została powołana do bytu. Najpierw został stworzony mężczyzna, a dopiero potem z niego niewiasta. W psalmie 8 znajdujemy piękny opis człowieka, którego Bóg postawił nad wszelkim dziełem jego rąk. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego, owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebiańskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Tak jest napisane właśnie w psalmie 8, wersety 4-9. Tutaj zaprezentowany zostaje człowiek bez jakiejkolwiek wzmianki o kobiecie. Jest to jak najbardziej słuszne, gdyż niewiasta widziana jest w nim. Na żadnym miejscu Starego Testamentu nie znajdujemy bezpośredniego objawienia tajemnicy Kościoła, zgromadzenia. Apostoł Paweł mówi wyraźnie i jednoznacznie w liście do Efezjan 3 rozdział 5 werset, że ta tajemnica nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a dopiero wtedy, kiedy Paweł to głosił, została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom Nowego Testamentu. I chodzi o proroków Nowego Testamentu. Z tego też powodu w psalmie 8 oglądamy jedynie mężczyznę, ale wiemy dobrze, że mężczyzna i kobieta widziani są w tym jednym wyrazie człowiek. Prawda ta znajdzie swoje zadziwiające odzwierciedlenie w czasie przyszłym, kiedy to prawdziwy człowiek, Pan Jezus Chrystus, Pan z nieba, zajmie swoje miejsce na tronie w ścisłej społeczności ze swoją umiłowaną oblubienicą, Kościołem, zgromadzeniem. Sprawować będzie rządy nad odnowionym stworzeniem. Kościół, który wyszedł żywy z grobu Chrystusa, jest częścią z Jego ciała i z kości Jego. Pan Jezus jako głowa, a Kościół jako ciało tworzą razem jednego człowieka, o którym czytamy w liście do Efezjan 4:13. Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Ponieważ Kościół stanowi część Chrystusa, w wieczności zajmować będzie szczególne, jedynie Mu przeznaczone miejsce. Żadna inna istota nie była tak blisko Adama jak Ewa, gdyż żadna oprócz niej nie była jego najprawdziwszą cząstką. Tak samo Kościół w przyszłej wspaniałości zajmować będzie najbliższe miejsce u boku Chrystusa. Jednak nie tylko to, czym Kościół będzie w przyszłości, ale i samo to, czym jest obecnie, wywołuje nasz głęboki podziw. Dzisiaj jest on świątynią, w której mieszka sam Bóg. Tak, Bóg mieszka w Kościele. Jeśli taka jest teraźniejsza i przyszła godność Kościoła, którego część stanowimy z łaski Bożej, to z pewnością przystoi nam święte życie i postępowanie, uległe Jemu i Jego woli i odłączone od wszelkiego zła. Oby Duch Święty zechciał użyć tych świętych prawd, by z wielką mocą wywrzeć głębokie, trwałe wrażenie w naszych sercach, by nasze poczucie odpowiedzialności mogło się pogłębić, byśmy przez godne zachowanie sprostali w praktyce naszemu wzniosłemu powołaniu. Tak jak poucza nas Słowo Boże zapisane w liście do Efezjan, 1 rozdział od 18 do 23 wersetu.
aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Tak mamy napisane w Słowie Bożym w liście do Efezjan, 1 rozdział 18-23.